Polska Mówi, pan Robert Bernatowicz, prezes Fundacji Nautilus. Dzień dobry, panie Robercie. Dzień dobry panu i państwu także. Panie Robercie, w, ostatnich, w ostatnim czasie były oficer Pentagonu, wywiadu, pod przysięgą zeznaje o tym, że USA jest w posiadaniu nienaruszonego, nienaruszonych pojazdów związanych z UFO, tudzież ciał istot pozaziemskich. David Grush, David Grush tak się nazywa ten człowiek. jest Pana teoria na ten temat. Dlaczego to w tym momencie zostaje przekazywane publicznie i w jakich w ogóle kategoriach rozpatrywać tę sytuację? To jest bardzo ważne pytanie i powiem Państwu, że ja jestem i Panu także, że jestem po prostu zszokowany, dlatego że rzeczy, które ja mówię od tylu lat i ludzie, którzy badają to zjawisko też yy, na całym świecie od tylu lat, nagle się okazują prawdziwe te rzeczy, tak? Nagle znajdują potwierdzenie, ponieważ to się wydarzyło. Wiecie Państwo, to jest coś niebywałego: to jest główna izba Kongresu Stanów Zjednoczonych, Izby Reprezentantów. Nie jakaś tam poboczna sala, tylko główna izba, tak? Czyli tak jak sala Sejmu na przykład. I tam po prostu jest normalne spotkanie ludzi z izby, kongresmenów, którzy debatują. To jest coś niebywałego. I dlaczego to się stało? Ponieważ um, umówmy się co do jednego. To są rzeczy prawdziwe. Tak? To są rzeczy prawdziwe. Dlatego, że ja nawet wcześniej tutaj na, na kanale Polska mówi, korzystając z pana przyjmości, za co bardzo panu dziękuję, że miałem okazję tutaj do naszych do, do pan, pa, Państwa subskrybentów i widzów przemówić ja, powiedzieć kilka właśnie. słów. To jest dla mnie naprawdę wielki zaszczyt i bardzo sobie to cenię. Natomiast to są rzeczy prawdziwe, my o tym wiemy, tak? My o tym wiemy, że tu obcy przylatują, że przylatują obce istoty z różnych cywilizacji, że patrzą na ziemię życzliwie, że nie atakują, że, że chcą pomóc. My o tym wiemy. Natomiast to, że przed Izbą Reprezentantów ci ludzie mówią takie rzeczy... Przed kamerami, przed, przed poważnymi politykami amerykańskimi, którzy to traktują bardzo poważnie, to jest szok. I teraz pana pytanie: dlaczego? Dlaczego to się stało? Tak? Dlaczego teraz? Muszę panu powiedzieć i państwu o jednej sytuacji, którą miałem w rozmowie z moim kolegą, mianowicie mój, mój serdeczny przyjaciel, który też z fundacji, który się zajmuje. No, śledzi też to wszystko, co się dzieje. No, wiadomo, jak jest w Fundacji Nautilus. To oczywiście, że to śledzi. Rozmawiał z osobą, która w Stanach Zjednoczonych y, obserwuje te wydarzenia, tak, bo oni też są zszokowani. Wszyscy jesteśmy zszokowani. Wszyscy ludzie, którzy się zajmują UFO, no, mają kwadratowe oczy ze zdziwienia, bo to, to jest sytuacja bezprecedensowa. I on powiedział. W słowo, przepraszam, że będę w słowo tam y, również byli piloci y, sił powietrznych także y, w swoich wystąpieniach tak. potwierdzają, że. Tak, David Fravor, ale ja też. Ja jeszcze o tym powiem, bo ja mam kontakt z jednym z nich, tak? Z Davidem Fraserem mam kontakt y, mailowy i to myślę, że też Państwu powiem o tym. Natomiast tylko dlaczego to się stało? Panie Andrzeju, ten człowiek, z którym mój przyjaciel rozmawiał w Stanach, twierdzi, że. Rząd amerykański czy prezydent amerykański czy rząd czy, czy administracja amerykańska zdecydowała się zrobić ten ruch jako wysłanie sygnału do Kremla. To znaczy, niech pan zobaczy, jako jest, jaka jest sytuacja w tej chwili na naszej za naszą wschodnią granicą jest bardzo niebezpieczna sytuacja z wojskami Wagnera, które się zbliżały, są w zasadzie są w tej chwili na Białorusi, tak? Mówią o tym, że są gotowe za zaatakować Polskę i zaatakować Litwę, nawet. I ten człowiek ze Stanów Zjednoczonych uważa, że Amerykanie zdecydowali się wysłać sygnał ostrzegawczy do Rosji, że oni mają takie technologie od obcych i taką, domyślę, broń, o której nawet oni sobie nie mogą wyobrażać. Że tak naprawdę to, co się dzieje w Kongresie Stanów Zjednoczonych, jest częścią tego, co się dzieje w tej chwili za naszą wschodnią granicą. Czyli oni się zdecydowali na tak niezwykły ruch, po to, żeby Kreml i Putin byli świadomi tego, że oni mają technologie ściągnięte od obcych i uzyskane dzięki przejęciu obcych statków żeby po prostu się wstrzymali z jakimiś radykalnymi pomysłami typu zbombardowanie bombami atomowymi Rzeszowa, Kijowa, Lwowa, Warszawy i tak dalej, tak? Bardzo ciekawa koncepcja, przyzna pan. A czy, Rosjanie, a czy jesteśmy pewni, że na przykład, czy coś wiemy, czy Rosjanie są na przykład w posiadaniu, bo czasami też się kiedyś słyszało, że prawdopodobnie mogą być w posiadaniu jakichś pojazdów, czy, czy nie wiem, dowodów związanych z życiem pozaziemskim. No, to jest dobre pytanie, poproszę o następne. <laughs> nie, bo to na pewno pan, no jeżeli, jeżeli. Tak, tak my, Myślę teraz głośno, tak, bo tutaj mówię, no, zastanawiamy się głośno, jeżeli osoba taka jak ja, tak? która naprawdę nie ma ani środków, ani ludzi, ani. No, w zasadzie robię to chałupniczo, tak? Od 30 lat zgromadziła. Moim zdaniem, absolutne dowody na to, że Ziemia jest odwiedzana przez obce cywilizacje. Teraz się dowiadujemy, że to samo zrobił rząd amerykański, co ja, oczywiście ja byłem tego świadomy. No to na pewno Rosjanie to mają. Pytanie, czy oni dostali. Taką technologię, jak Amerykanie dostali. Jeżeli jest to, jest to prawda, co powiedział David Grunch. no bo to rzeczywiście te rzeczy, które on powiedział, są Grush, Grush, Grush tak się nazywa. Czyli były urzędnik amerykańskiego wywiadu. Ja po prostu twierdzę, że. O mój Boże, no mogą mieć to Rosjanie, ale czy, czy, czy mają taką, taką technologię, jaką mają Amerykanie, którą przejęli od, od obcych, to nie wiem. Na pewno. Z tego, co mówi, no, jeszcze wróćmy do tego Davida Grasha. przecież on powiedział wyraźnie, że oni robi, odzyskali technologię dzięki tak zwanej inżynierii wstecznej, czyli oni po prostu odtwarzali rzeczy, które mieli okazję tam przejąć od nich, patrząc jak to działa. I to tak działa inżynieria wsteczna, i w ten sposób na przykład doszli do czegoś, co my nazywamy sztuczną inteligencją. Proszę Państwa, to się pojawiło, to myślicie, że to ktoś wymyślił tutaj u nas sztuczną inteligencję. Ewidentnie jest to, no, zgodnie z tym, co mówi Grush, jest to po prostu efekt yy, przejęcia, przejęcia po prostu tego, co, jest, yy, co było technologią obcych i jest technologią obcych. To jest niesłychana rzecz. Ja powiem panu, panie Andrzeju, drogi, że ja wcześniej... Nie do końca nawet w to wierzyłem, że, że oni rzeczywiście mają pojazdy. Oczywiście jest jasne, że tu przylatują obcy, że tu się spotykają z ludźmi, że mają technologię nieprawdopodobną. Wszystko to wiemy, no bo my to wie, wie pan, jak to się, jak człowiek się zajmuje tym od iluś tam lat, to, to jest oczywiste, tak? Natomiast wydawało mi się, to nie że mają, że mają te pojazdy i to zresztą David Grush, w zeznaniach przed komisją, a przypomnę, że jest to komisja Izby Reprezentantów do spraw nadzoru i odpowiedzialności, to żebyście Państwo mieli o, jakąś taką wyobraźnię i, i tutaj jakieś pojęcie to jest tak, jakby to była jakby byłaby to komisja do spraw Służb Specjalnych w Sejmie, tak? U nas na wiejskiej. Bardzo ważna komisja. I ona obraduje w głównej. W głównej sali Sejmu tak i, i zbadają takie rzeczy, i to są rzeczy przyjmowane bardzo poważnie, więc to, to w ogóle są rzeczy niebywałe. Natomiast ja uważam, że w tym momencie, jeżeli te rzeczy Davida, te, te informacje, które podał David Grush, potwierdzą się, no to cała sztuczna inteligencja jest technologią obcych. Całe wszystkie y, układy scalone też są. Są też z tego źródła, czyli ten, to, że Państwo mnie w tej chwili oglądacie, to jest też efekt tego, że Amerykanie skopiowali po prostu to, co znaleźli na statku obcych, no, chyba przejętym w Roswell. Rzeczywiście, ja w Roswell nie wierzyłem. Przyznaję szczerze, niech mi Bóg wybaczy, ja poleciałem do Roswell, spędziłem tam tydzień, chodziłem, szukałem świadków, rozmawiałem z ludźmi, dotarłem do fajnych. Fajnych świadków i też, też, też próbowałem dotrzeć do tej bazy, bo te, ta baza jest ogrodzona. No tam nagrałem fajny materiał, no ale nie wierzyłem w to. Natomiast po tym, co powiedział Grasz, a jeszcze Panie Andrzeju, drogi, niech Pan weźmie to pod uwagę, że oni zeznawali, ta trójka, 26 lipca przypomnę, bo wtedy w środę były zeznania przed tą Komisją Izby Reprezentantów, oni zeznawali pod przysięgą. Czyli to nie jest tak, że oni mogą kłamać, ponieważ za to jest odpowiedzialność karna i Stany Zjednoczone to jest naprawdę bardzo rygorystycznie traktujący prawo bo kraj. Tam nie można kłamać. Jeżeli się kłamie, to się idzie do więzienia, koniec, kropka. Więc tutaj te rzeczy, które, które oni mówili są, są prawdziwe, co oznacza, że, że naprawdę wcześniej czy później wątek podany przez Davida Grasha o tym, że mają te te przejęte te pojazdy, te, te, te obiekty i tej te istoty, to, to zostanie sprawdzony, bo on, on w pewnym momencie, nie wiem czy Pan, no, pan nie śledził tego ani Państwo, ja oglądałem całą te, 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 tą komisję, jest taki moment poruszający, kiedy mm, Grusza pyta republikański kongresman Eric Bilson, to jest taki facet, który jest bardzo ortodoksyjnie religijny, czyli on należy tam do jakiegoś pewnie kościoła, ewangelistów czy coś, i po prostu on odrzuca, no boi się tych rzeczy złówno, no bo wiadomo, bo one są bardzo niebezpieczne. I on za zaatakował Grasza, mówi: Co pan takie rzeczy opowiada? Mówi: Skąd pan tutaj o tych obcych istotach i coś? Widział pan to? Pyta go na tej komisji, widział pan na własne oczy, i co odpowiada grasz? Grasz odpowiada, że ja nie widziałem, ale znam wiarygodne osoby, które pracują w amerykańskim wywiadzie, które widziały te ciała. No to, które przepraszam. pracują, czy pracowały? Które pracują, czy pracowały w wywiadzie? Które, które pracują. Tak? Które pracują. Czyli to są ludzie, którzy to są w wywiadzie, którzy to widzieli. Ja. Wie pan, no. To znaczy, że procedura będzie taka, że oni będą wezwani przed tą komisję, jak oni potwierdzą, że to ciała widzieli, nie, no ja nie wiem, panie Andrzeju, to mamy sytuację taką, że, że ratuj się kto może, no bo to jak, jak po prostu ta wiadomość gruchnie, to świat nie będzie, wszystko się wywróci, no wszystko, naprawdę. I jeszcze, a jeszcze nie mówiliśmy o tym, o tych pilotach, tak, bo jeszcze za za zaraz, zaraz Państwu powiem o tym pilotach którzy też zeznawali przed tą komisją. Tylko jeszcze wrócę na chwilę do Pani Andrzeju, do tego, co, co uzyskałem, co powiedział ten kolega, tak? Czyli, że Stany Zjednoczone, mówiąc tak oględnie, czyli rząd amerykański, czyli prezydent, zdecydowali się na ten niezwykły ruch związany z ujawnieniem informacji, że posiadają technologie obcych. Po to, żeby wywrzeć presję na Rosjan, żeby się powstrzymali przed jakimiś zabawami. I ja panu powiem, że to ma sens. Ja tutaj od rana w tej chwili toczę rozmowy z moimi przyjaciółmi z fundacji, którzy, którzy ze mną tam uczestniczą w tej niezwykłej przygodzie, w której, którą, którą toczę od tylu lat. I ja rozmawiamy na ten temat, na ile może to być prawda. I kolega mi przypomniał historię z Donaldem Trumpem. On, kiedy jeszcze był prezydentem, na rok przed tym, jak przestał być prezydentem, on, wie Pan, że on gadał różne rzeczy po prostu tak, co mu ślina, tam na język przyjął, to gadał. I on w pewnym momencie powiedział rzecz bardzo ciekawą. On powiedział tak, że mm, widział broń, którą posiadają Stany Zjednoczone, broń, która w ogóle jest tam, broń atomowa to jest zabawa dla małych dziewczynek przy tym, tak? I że, I że taką broń posiadają Stany Zjednoczone. I być może o to właśnie chodziło, żeby wysłać do Kremla sygnał: uważajcie, nie kompinujcie nic, bo my mamy technologię obcych. No, niesłychana rzecz. A według Pana, jak Amerykanie mogli wejść w posiadanie tych pojazdów, tych istot? Dotknął Pan bardzo trudnego tematu, Panie Andrzeju. Temat, te, 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 pytanie dnia. <tutek> No, i to jest właśnie problem, bo ja, ja po prostu nie wierzę, że te pojazdy się psują. Ja nie wierzę, bo one są po prostu niezawodne. To nie jest technologia, która może mieć kłopoty i nagle się po prostu ten pojazd psuje i spada i coś. Biorąc pod uwagę Roswell, no to że, że, że trafił piorun tak? Piarun, trafił piorun w ten statek kosmiczny ich i że on po prostu spadł. Z tym, że tutaj też zwracam Państwu uwagę, że David Grush. Który zeznawał, czyli były przed tą komisją, był urzędnik amerykańskiego wywiadu, powiedział, że to są statki w stanie nienaruszonym. Dokładnie. Nienaruszonym. Tak, dokładnie powiedział. Ja to tłumaczyłem ten wywiad, cały jego i to, to zeznania, także, także dokładnie pamiętam, co on powiedział. Co oznacza, że to nie, jest, to nie są z Roswell statki, że oni co dostali statki. Od jakichś... No właśnie, to może być jakiś układ, nie wiem, przepraszam, spekuluję na zasadzie dogadania się, my wam to damy, ponieważ nie wiem. To jest bardzo ciekawe pytanie, ja po prostu, <gryw> czyli co, obcy kosmici by, jakaś grupa kosmitów by przekazała technologię dla Stanów Zjednoczonych, przekazałaby statki dla Stanów Zjednoczonych, co by potwierdzało to, co mówi Bob Lazar w tych swoich ostatnich niesamowitych dokumentach w tym na Netflixie. On mówi, że po prostu widział nie, idealne statki obcych, którymi latali nawet amerykańscy piloci, tak, żołnierze, yy, że byli w stanie... Nie, 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 to, to jest po prostu nie, niewyobrażalne. Wie, wie pan, to, to są... To, w tej chwili weszliśmy naprawdę w fazę jakiegoś takiego absurdu, jakiegoś zupełnie piórną sensu, bo oczywiście wszyscy wiemy, że UFO istnieje. Wszyscy, którzy się tym zajmują. Wszyscy wiemy, że tu przylatują obce istoty. Natomiast to, że Amerykanie posiadają nienaruszone statki i posiadają, odczytali tą technologię obcych, no, jest dla mnie po prostu niewyobrażalne i to, to mnie przerasta. Przyznam szczerze, panie Andrzeju, to to jest trudny moment w moim życiu, bo rzadko się zdarza tak, że ja naprawdę się czuję bezradny, ale nie potrafię odpowiedzieć na pana pytanie, jak oni to przejęli. Bo Plazar twierdzi, że po prostu oni dostali te statki, dostali, że była jakaś. Była jakaś taka sytuacja, że były obce istoty, które zostały. Czyli tak, jest Roswell, tak? Jest katastrofa w Roswell. Ten statek, 47 rok, przypomnę, tak? Ten statek, po prostu, lipiec, ten statek się rozbija. Część istot przeżywa. Amerykanie przejmują te istoty, żeby im oddać, żeby ich oddać, ich, ich braciom i siostrom tam z tych statków. Zgadzają się pod warunkiem, że dostaną te pojazdy, które są, są, którymi oni się poruszają, i dostają chyba trzy pojazdy, tak? I dostają te trzy pojazdy, i Bob Lazar jest jednym z tych naukowców, który zaczyna badać te pojazdy. On mówi, że są trzy poziomy na tych pojazdach, trzy takie no, piętra, jakby powiedzieć. To piętro może nie jest właściwe, ale że on badał tylko to, co jest w środku, czyli to, co jest związane z antygrawitacją. Natomiast komputer. I te inne rzeczy były na tym wyższym poziomie, i on już tego tutaj nie miał dostępu, że to badała zupełnie inna grupa naukowców. No ale no, ciężko to jest sobie wyobrazić, że to się zdarzyło, ale rzeczywiście, no. Jakoś te pojazdy musieli przejąć, skoro, skoro, skoro David Grash zeznał, że oni mają te pojazdy. Ale to, nie, no ja, ja mówię, ja nie wierzę w to, co widzę. Ja nie wierzę, panie Andrzeju, w to, co widzę. Ja mam po prostu kwadratowe oczy ze zdziwienia, że to się naprawdę dzieje, że ja dożyłem w ogóle takich, takich czasów. To jest coś niebywałego. Czy to wystąpienie Davida Grasha... Może oznaczać taki jeszcze większy przełom, że więcej ludzi się otworzy, będzie mówiło bardziej otwarcie publicznie na, na temat. Oczywiście. Na ten temat? Panie Andrzeju, ja panu powiem taką, jak ja to odczuwam, dobrze? Bo żeby pan miał świadomość, bo ja nie wiem, jak jest w Stanach, jak jest na świecie, ale na pewno jest to samo. Ja mam telefon, który jest telefonem fundacji, on co chwilę dzwoni od ludzi, którzy widzieli UFO, i ja uważam, że to jest efekt tego, co się stało w Stanach. Do mnie zadzwonił żołnierz, który był w stacji radiolokacyjnej, który miał okazję obserwować taki obiekt. Do mnie dzwonią księża, panie Andrzeju, do mnie dzwonią znani księża, profesorowie, wielcy, wielkie nazwiska, którzy mają problem z klerykami, którzy pytają ich, panie profesorze, jeżeli to UFO jest, to co z Maryją, co z Jezusem? Tak? Do mnie dzwonią w tej... i to jest ewidentnie efekt tego, co się stało w Stanach. Czyli to, to po prostu niewątpliwie jest wydarzenie... Epokowe. To nie jest tak, że, a to kolejna tam komisja, obrady komisji, to nic. Nie, to ma, to ma ogromne znaczenie, bo nagle świat usłyszał ludzi zeznających pod przysięgą, pod przysięgą powtórzę, o, o UFO, tak? o tym, że, że są obiekty, które są zrobione nie przez człowieka, tylko przez obce istoty. No tutaj przypomnijmy zeznania, bo tutaj była, wie pan, to była bardzo ciekawa komisja, dlatego że skład tej komisji. Moim zdaniem, chyba ustalał, chyba, chyba ustalał ktoś, yy, jakiś, yy, może, Milon, na przykład, to jest też facet, który jest związany z rządem. Wielki pasjonat UFO i, i człowiek, który miał dostęp do dokumentów związanych z UFO. I on chyba ustalił skład, dlatego że wziął naprawdę trzech, trzy asy z tej talii, bo zarówno David Grush, jak i David Flavor jak i ten trzeci Ryan Graves, tak, no to są po prostu asy w tej talii, absolutnie. Przypomnę Państwu, że David Fravor to jest pilot, który uczestniczył, był dowódcą eskadry myśliwców marynarki wojennej, w listopadzie 2004 roku patrolował zachodnie wybrzeża Stanów Zjednoczonych, pilotował myśliwiec FA-18F Super Hornet, który wystartował z lotniskowca Nimic i on właśnie był tym człowiekiem, który nagrał ten obiekt zwany TikTokiem. i on o tym mówił zresztą na tej komisji opisywał tą historię z film. No nie ma w ogóle wątpliwości, jak wiecie państwo tutaj zapomnijcie o tym, że to są drony rosyjskie, albo drony jakieś nie wiem koreańskie, albo chińskie. On zresztą został zapytany w pewnym momencie padło pytanie na tej komisji do Davida Frejwera, czy pan jest przekonany, że to jest technologia pozaziemska? I co on odpowiada? Mówi bardzo ciekawie, mówi proszę pana. Ten obiekt miał 15 metrów średnicy, i w pewnym momencie, kiedy my żeśmy dolatywali, on absolutnie wiedział o tym. Widzieliśmy, że on odbiera nawet komunikaty nasze, które. Były wypowiadane przez nas podczas transmisji, porozumiewania się no, drogą radiową między samolotami, bo to była eskadra trzech samolotów. Tak? I w pewnym momencie, co ten obiekt mówi, robi? Mówi frajwer. On zaczyna robić takie wahadłowe ruchy, czyli jeżeli na przykład to jest ten obiekt, to tak? no mniej więcej tak to wygląda, no, powiedzmy nawet podobnie wygląda jak ta myszka, to zaczyna wykonywać takie ruchy, tylko. Panie Andrzeju, drodzy państwo, on wykonuje takie ruchy, przeskakując o 500 metrów, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, robi to kilkanaście razy na sekundę, tak? No przecież nie ma takiej możliwości, żeby jakikolwiek obiekt był w stanie nie rozpaść, znaczy, żeby się nie rozpadł od przeciążenia, tak? I On to zresztą powiedział na tej komisji. I, a najciekawszą rzecz, takie podsumowanie po, powiedział ten ostatni Ryan Graves. Bardzo interesująco mówił, bardzo ładnie mówił. On także jest pilotem. On także obserwował taki jeden z takich obiektów, który, który po prostu jak opisywał na tej komisji. Leciał z prędkością, tam kilkudziesięciu tysięcy kilometrów na godzinę, bo on to mniej więcej, no wie pan, piloci mniej więcej wiedzą, jaką, jaką prędkością się poruszają te obiekty. I zatrzymał się w miejscu bez hamowania. Panie Andrzeju, no, jest pan też świadomy, że obiekt musi hamować, bo inaczej no, nie ma tak, że się nagle zatrzyma, tak? on bez hamowania się zatrzymał. I on powiedział bardzo ważną rzecz, bo też, też był tam atakowany przez tych, przez tych członków komisji. Izby Reprezentantów, że on po prostu jaką ma gwarancję, że to z obcy, że to są obca technologia, jaką ma gwarancję? On mówi, proszę Państwa, ja mogę odpowiadać za to, co ma Armia Stanów Zjednoczonych, ponieważ jestem częścią tej Armii Stanów Zjednoczonych jako pilot. No w tej chwili były pilotne, ale mimo wszystko mam pojęcie. Takiej technologii my nie mamy. A teraz tak, jeżeli to jest technologia obcych wywiadów, tak, tych tych ukochanych waszych Chińczyków, czy Rosjan, czy Korei, Korei Południowej Północnej, tak? Powiedzmy, że oni coś takiego No to mamy popro... najpoważniejszy problem związany z zagrożeniem Stanów Zjednoczonych, tak powiedział. Tak, czyli nasza, nasza tutaj demokracja jest zagrożona, skoro oni mają ta, taką technologię. Ale dodam, jeżeli jest to technologia obca spoza Ziemi, do czego ja się przychylam, ja, czyli tak jak on mówił, de, 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 tutaj ten, ten, ten cały Ryan Grace, ale ja też się przychylam jako Robert Bernatowicz, bo dla mnie to jest oczywiste. No to po prostu czas, żeby się tym zajęli naukowcy. On to, on to powiedział. Mówi, to nie jest tak, że to jest rzecz dla komisji. Mówi, że wy tutaj sobie na komisji słuchacie, ktoś wierzy, ktoś nie wierzy. Nie, mówi. To się, tutaj się czas, żeby się zajęli tym naukowcy. I to więcej, najlepsi naukowcy na świecie. Dlatego, że to oznacza, że Ziemia jest odwiedzana przez obce cywilizacje. Czy państwo wiecie, co to oznacza? Zapytał Ryan Graves. Czy Pani wie? Tam się zwrócił do takiej jednej kongresmenki, która była taka sceptyczna. Nie, powiem Panu Panie Andrzeju, to się działy rzeczy niebywałe, ja, ja po prostu, ja, ja nawet tak to odczuwam, no, powiem Panu tak, no mnie w tej chwili zapraszają najważniejsze telewizje na, w Polsce, tak, główne telewizje chcą mnie na głównego gościa tam jakiś tych, no, to, 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 to się w głowie nie mieści. To się nie mieści w głowie. Pani? Czy... To, że ta teoria, o której Pan wspomniał, że Amerykanie Kremlowi chcą, że tak powiem, pogrozili tak. poprzez tę informację. Czy to oznacza, że jesteśmy w jakiejś fazie życia bardzo niebezpiecznej na kuli ziemskiej? Bałem się, że Pan to o to zapyta. Naprawdę się bałem. Miałem nadzieję, że Pan o to nie zapyta. Pan o to zapytał. Jesteśmy, panie Andrzeju. Jesteśmy. Ja uważam, że ja uważam, że. Nie, nie chcę Państwa straszyć. Nie chcę być tam jakimś Jackowskim dwa, tak? Z Czarnowidzem czy coś. Natomiast powiem wam dwie rzeczy pan, panu też państwu, że pierwszą rzeczą, która mnie bardzo niepokoi, to jest to, co się dzieje w tej chwili z wojskami Wagnera na Białorusi. Dlatego, że my za źródeł. Własnych, takich innych, nie tych, takich oficjalnych. Wiemy, że może naprawdę być z tym duży kłopot. Nie chcę tutaj jakoś skreślić scenariuszy, ale może być duży kłopot, który bardzo zmieni cały konflikt na wschodzie. Rozszerzy na Polskę, na, na, na kraje bałtyckie, na NATO. Źle, źle, to, źle to wygląda. Ewidentnie można w tej chwili powiedzieć na 100%, że jest taka sytuacja, że um, Cały marsz na Moskwę Prigorzyna był jedną wielką inscenizacją i to po co zrobioną? No po to zrobioną, żeby pokazać, że wojska Wagnera są poza kontrolą, że to nie jest ani wojsko Rosjan, ani wojsko Białorusinów. To jest jakaś po prostu banda, która no, tłumaczy Łukaszenka, mówi, no oni chcą zaatakować Rzeszów, no, chcą zaatakować Polskę, Warszawę. No ja im mówię, no, no nie róbcie tego, no ale no, co ja mogę zrobić, no chcą, tak? Proszę Państwa, to są rzeczy nieprawdopodobne, to znaczy, że oni naprawdę rozważają taki scenariusz i to jest nie tak, że to zrobią za trzy miesiące, za cztery, tylko oni to mogą zrobić w sierpniu, tak, lada chwila i ja, ja, no i to jest jeszcze jedna rzecz, a druga rzecz, Panie Andrzeju, to są te znaki, które się pojawiają na ludziach, nie wiem, czy Pan, na ile, na ile Pan to jest tym na bieżąco, słyszał Pan o tym, czy nie słyszał Pan o tym? Może, może poświęćmy tym znakom inną rozmowę, dobrze? Żeby już jakby wszystkiego do, nie wrzucać do, do jednego worka. Natomiast jesteśmy w jakimś przededniu ważnego wydarzenia i. Ale przepraszam, może pan chociaż troszeczkę taki rąbek u, nam, yy, nam nam uchylić, o jakie znaki chodzi? O co chodzi? Panie Robercie. Dobrze, proszę państwa. Ja jak wiecie, jak pan wie, zajmuję się niezwykłymi historiami na świecie, tak? Najciekawsze wydarzenia, czy najciekawsze zjawiska, fenomeny, czyli UFO, duchy, potwór z Loch Ness, skarby zatopione, antygrawitacja, co Pan sobie chce. Ale z tych wszystkich rzeczy w tej chwili na, moim, na miejscu pierwszym, daleko przed UFO i przed reinkarnacją i przed wszystkim, są znaki na ludziach. Polega to na tym, że od czasu do czasu na różnych ludziach w Polsce na ciałach różnych ludzi pojawia się znak w kształcie koła sterowego, idealnie zrobiony. Nie mam tutaj zdjęcia ani tego koła, bo bym pokazał, jak to wygląda. Który ja, pierwsze te znaki ja, to są absolutnie rzecz poza zmysłowa poza w ogóle nie, nie, do, nie, do, nie do odgadnięcia. Pierwsze te znaki ja dost, zacząłem dostawać po roku 2000. One były bardzo przysłonięte. One były, mówię, musimy zrobić oddzielną audycję o tym. I z każdym rokiem one były coraz bardziej odsłonięte. Ostatni znak, który dostałem od osoby, zdjęcia, której dostałem od osoby, która ma ten znak na sobie, dostała go dwa tygodnie temu. Jest on bardzo niepokojący, dlatego że dwa pierścienie ma w pełni zamknięte, trzeci pierścień się zamyka. I to oznacza, że kiedy się zamknie ten trzeci pierścień, to coś się wydarzy na Ziemi. To jest historia, no mówię, jak jest taki film z Nikolasem Cage'em Przepowiednia, nie wiem, czy pan widział, niezwykły film. No to to jest coś takiego do kwadratu. I ja, ponieważ ja, ja się starałem, yy, zróbmy o tym program oddzielny, może nie dzisiaj, dobrze, bo ja, ja po prostu mam tutaj jeszcze dzisiaj sporo do, do pracy i Natomiast zróbmy o tym program i, i gwarantuję panu i państwu, że po prostu, no, 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 no Czekowi do, do stają dęba, włosy na głowie. Nie ma czegoś takiego nigdzie na świecie. Ja się pytałem ludzi w Stanach, czy oni mają te znaki. Czy, czy, bo do, wiecie Państwo, bo to są przypadkowi ludzie w Polsce. I to jest tak, że ona się budzi. Ja miałem rozmowę, kiedy ja tą nagrałem, rozmowę, może pięć dni temu jakoś tak. Kobieta, kobieta mówi. Proszę, panie Robercie, ja się obudziłam i ja mam ten znak na. Patrzę, jestem w łazience i mam ten znak tego koła sterowego na ciele, o którym pan mówił. I mąż pokazuje to mężowi, mówi: Co to jest? A on mówi: Co, może się wygniotłaś, może tak spałaś, on, może sobie wypaliłaś to suszarką. Ona mówi: No jak? Gdzie? No przecież wiesz, jak spałam. Czy ja będę żyła? Mówi: no, a mówię, Pani, nie, pa, Zapewniam panią, że to nie jest nic groźnego, to pani zniknie po dwóch tygodniach. A co to jest, panie Robercie? Ja mówię, proszę Pani, ja jestem tym po prostu poruszony, zafascynowany od wielu, wielu lat i mogę tylko Pani powiedzieć, na pewno nic Pani nie będzie, to zniknie, nie będzie Pani chora, nie będzie miała Pani żadnych dolegliwości. No, dzięki Bogu, dobrze, dobrze. Ja mówię, no tak. <laughs> tylko teraz jest pytanie, po co to jest? Moim zdaniem to jest zegar, który odlicza do momentu zero, czyli z roku na rok ten znak jest coraz bardziej odsłonięty. Kto to robi? Ona mnie pyta. Nie wiem. no Może obcy, może kosmici, może, go smici, może... <kluzny> jakaś energia duchowa. To jest niepojęte. To jest pani Andrzej. To jest najwyższe wtajemniczenie. Niech pan zrobi program o tym. Tylko niech mi pan powie kiedy. Jasne. ja niedługo... ro... <kluzny> Ta. To tak, zakończmy jakoś optymistycznie. <kluzny> Przepraszam. To w takim razie. <kluzny> Optymistycznie, tak? Drodzy Państwo, to powiem w ten sposób: ja mam nadzieję, że to odliczanie jest do momentu jakiegoś przebudzenia ludzkości, tak? że to nie jest odliczanie do kataklizmu, uderzenia asteroidy czy czegoś, tylko wielkiego przebudzenia. Przebudzenia, które, którego częścią jest także ta niezwykła sytuacja w Kongresie Stanów Zjednoczonych którego częścią są też reakcje ludzi, chociażby też na wywiady ze mną, które, które miałem w internecie i które są poruszające, proszę mi wierzyć. Jesteśmy w najciekawszym i najważniejszym momencie dziejów świata. I cieszmy się z tego. Obserwujmy to, nie obawiajmy się tego, dlatego że świat musi się zmienić, ponieważ idzie w bardzo złą stronę i będzie wielka zmiana świata. Myślę, że te znaki, o którym panu powiedziałem, ale to jeszcze poświęcimy temu oddzielny program, bo muszę państwu pokazać zdjęcia, muszę państwu pokazać te znaki. No, to trzeba zobaczyć. To są niewyobrażalne rzeczy zupełnie. One też zapowiadają. Moment, kiedy Ziemia zacznie się zmieniać, kiedy zrozumiemy, że jesteśmy istotami duchowymi, kiedy zrozumiemy, że wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami, nie tylko ja z Panem, ale także ze wszystkimi ludźmi na ulicy. Na, na, na wszystko jest jedną rodziną wielką. Nie ma żadnych tamteda nacjonalizmy, te wszystkie idiotyzmy, które powodują wojnę. To jest po prostu choroba wynikająca z braku wiedzy. Tak? I optymistycznie będzie potrzeba rzeczywiście ludziom optymizmu. Powiem tylko, że no będzie dzięki temu piękniejszy świat. No będziecie Państwo zdrowsi, piękniejsi, bardziej uśmiechnięci, no bo najwyższy czas, żebyśmy przestali być planetą bólu i łez, a tak nas nazywają obcy, którzy tutaj przybywają na Ziemię. No i to taki optymizm mogę tutaj sobie pozwolić. Bardzo Panu dziękuję za, za spotkanie, za tę rozmowę i przyjemnego czasu, przyjemnego popołudnia i wieczoru Panie Robercie. Także dla Pana i dla Państwa życzę. Bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem był Pan Robert Bernatowicz.